O! O kurcze. No dobra, może być ciężko, ale zagrajmy te cztery. Zagrajmy tego Londona. Bije tak. Okej. Już mi się teoria skończyła. I F3. Chwila, F3. Hetman H4 tutaj, no spoko. Ruszatka. Zagram A3, żeby nie było tutaj problemów. I co robić dalej? Może cofnę skoczka i zagram C3 i tego skoczka przerzucę tutaj. No chyba wygląda całkiem mądrze. Goniec C2 to zbije i po tym to nawet mogę zbić i zbić. O kurde. Ty, ja muszę się tak cofnąć. Dobra, próbujmy. Ale mam fatalne figury. Nie wiem jak to jest, że ci najlepsi zawodnicy na świecie to oni jakoś tak grają niby normalne ruchy, a już stoisz gorzej zaraz. Tu. Tu, jakiś wieża G4. Tu. No dobra. Wieżyczka do ataku. Tir. Może tak? Jakoś tu zdubluję. H4 mam. Ja mogę tu? Chyba nie mogę. Może mogę jednak? Oj, chyba straciłem pionka. Najpierw tak. Ajajaj. Kurczę. Chciałem skoczek D7, ale... A trochę mało materiału. Oczek nie wychodzi. No nie, ace. Ajajaj. No był lepszy. Był lepszy, co wam powiem. No chyba mnie nie zapatuje, co? GG. Kurczę, ale nie było źle, tylko tam zostawiłem sobie mało czasu. Zagrałem na 2950, ale on zagrał na 3050. Tu zdefekowałem troszkę. Co innego mogłem zagrać? A tak, ja tak chciałem.
Dzięki wielkie Sebekso, bardzo mi miło. A wiecie jaką pułapkę w ogóle zastawiłem? Tu, jak on bije tu, to jest dro chyba. No jeszcze nie jest dro, ale musiałby jakieś jedyne rzeczy znaleźć. Ilia. Chyba z nim grałem i chyba przegrałem ostatnio. Zagramy raz obronę francuską. Ej. Okej. No dobra, i co dalej? A6, żeby nie było koniec G5. Teraz tu no już może zagrożę tym. Ale nie umiem grać wymiennego Francuza, niestety. Ja nie mogę tego zbić i tutaj sieknąć? Chyba mogę. No chyba, że on chce GF i mnie atakować, ale... Może tak? Bo ta przekątna mogłaby być problematyczna trochę. Problem jest taki, że mam trochę niedorozwój, jeśli chodzi o moje figury, ale... Ale jak ustawię księżniczkę tutaj i potem zrobię jakąś taką kilka, no on ma parę gońców, a ja mam parę skoczków, nie? No to jest szkopuł w tej pozycji takowyż. Tu. No chyba nic mi nie grozi. No konie w 4 zawsze mam, tylko on sobie odejdzie i ten skoczek i tak musi uciekać. Wierzę wprowadzę. Nagram skoczek F4 teraz. Piątym hetmanem. No nie do końca wiem, gdzie może hetmanem uciec. A bicie hetman G6, to zawsze powinienem mieć hetman F6 i luz. A może nie? Kurde, no tak nieprzyjemnie może być zaraz. To zagram tak i potem wejdę tu i potem wejdę tu. Teraz tu. Teraz po hetman G6 ja mam Nie mam skoczek D. Co ja robię? No ale mam... Nie no, zagrałem chyba najgorzej jak można było. Chyba przy... No właśnie. Po to zagrałem, żeby tego nie było i to podstawiłem. Przecież wam mówiłem, że to grozi. No muszę uciekać. No król to się chyba przejdzie w tej partii kawałek, coś tak czuję. Ale głupotę zrobiłem, no. No król idzie na D6 jak coś. Uuu, dobry ruch. Chyba rura. No nic mądrego tu nie wymyślę. Okej. Mbija. Nie wiem, ale bije. Po szachu odejdę. No mata nie widzę, to jest plus.
Tak, to mogę zbić. Mogę zagrać tu. Ja gram na wygraną. Nie chcę powtarzać. No dobra, 2900. Na karłanę D4 nie zadziałało, na niego może E4. Zadziała. Zaraz opowiem, no tylko na razie będę grać. No nie lubię tego ustawiania. Tak? Potem jakiś C3. No dobra, no mam parę gońców, więc powinno być spoko, ale oczywiście to nie jest jakaś mega duża przewaga. E5 bicie tutaj. Ten pionek będzie słaby. No dobra, go. No przy otworzonej pozycji powinno być spoko, że mam parę gońców, ale to z tymi szachami to kurde nigdy nie wiadomo. C4, to się cofnę. Gońca ustawia na C4. To dalej. Czy ja chciałbym w ogóle F3 kiedykolwiek? No raczej nie. Po prostu chyba bierze bym prowadził. No i tutaj będzie trzeba manewrować. To nie jest mój. Największy plus grania w szachy. Chyba to zbiję. Zagram tu. Teraz przerzutka na linię C. Mogę jeszcze tu, ale F6, więc na razie tak. Bierze C5 zaraz. Siódma godzina streama, to już jestem lekko zmęczony, ale to nic. Wydaje mi się, że Przeźmikowi też się tego nie gra łatwo. Chwila, a po tym co on chce zrobić? No nie wiem. A, to po prostu chcę zrobić. Ja nie mam takiego śmiesznego ruchu? Nie no, nie mam, to nie może działać chyba, chociaż. Nie no, to nie działa. Okej, on puszuje tu. Czemu ja tak źle zagrałem? To dobra, tu, tu. Nie mogę tak jak chciałem. Tak, zagram. Szkoda, bo kurczę, tam to koniec G5 było bez sensu. Tak, szachy. Ale one chyba mi nic nie dają w ogóle.
Nie no, będzie porażka. A, no dobra. No zaorał mnie, ale dobrze było. Dobrze było, tylko się z... To goniec G5 było bez sensu totalnie, no ale chłop zagrał bezbłędnie prawie. Tu było wszystko super. Nie wiem, no to goniec G5 było durne. I w ogóle ciekawi mnie, no to nie działało, nie? To co ja policzyłem, to... Tu... Tu... Tu, tu i ono dojdzie gdzieś wieżami pewnie. Albo król F7, no. No szkoda. Szkoda, bo to była partia w zasięgu, tak szczerze. Kurczę, znowu 2300. Nawet 2400 prawie i czarnymi do tego. Właśnie unlucky, że z tymi dużo lepszymi gram białymi, a ze słabszymi gram czarnymi. Dobra, zagram D5. Czy ja mogę zagrać tu? I po C4? Hetman E4 chyba? To nie, w tym wariancie. Może w tym. No, koń C3, no to po prostu zbiję i zrobię jakąś długą roszadę. Albo E6. Chyba najpierw E6 bym wolał. Bo z tą długą roszadą nie ma co się spieszyć, bo potem jakieś takie dziwne rzeczy wchodzą czasami. No teraz mogę, bo jest stępem. Tak zrobię. To cały czas muszę na to i na to uważać. Najpierw chyba A6. I wtedy poskoczek G5 albo po tym mogę wejść tu, tu, tu. Dobra. Jakiegoś ruchu typu D5 się nie boję, bo zbiję jak pionek stanie na D5, to powinien być kiedyś tam słaby. Może tak? Jak tu, to tu. Ej, no takie to trochę dziwnie. Dziwnie pograł moim zdaniem. Tak. No korzystam z tego, że zawsze mam tutaj strzał. A po B4 zdążę zagrać tu. Okej, okay, ale teraz chyba mam... Nie mam, bo jest skoczek E5. To może cofka? Chciałbym zrobić cofkę, żeby mieć miejsce na F6. Może tu? Nie, dobra, F6. Teraz ograniczam tego skoczka. No mam słabość na E6, no to to wiadomo, ale... No, taka poza, że chyba obaj nie wiemy, co tu robić za bardzo. Okej. Okay. Po tym mam to. To jest plus. Jego pionek jest słaby. To te moje te figury tak dziwnie stoją strasznie. Ale nie do końca widzę, jak on mógłby tutaj coś mnie chycnąć. Tu zawsze mogę zagrać wieża A8. Kolejna słabość. No chyba... A, tylko że on ma taki ruch. No nie chcę święcić jakości. Gram tak. Teraz tu. To jest takie mądre, na pewno. Tu, 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 tu. Dobra, jolo. Teraz mam skoczek C3, ale mam też odbicie. Okej, okay, skoczek C3, on podejdzie, ja zbiję tu, on zbije gdzieś tam. Nie no, chyba jest spoko. I myślę, że go trochę przeliczyłem tu. Skoczek. No dobra. Pionek więcej. Zawsze coś. Cofnę się, żeby go nie wpuścić. Zagram tu, żeby zagrał tu i żeby podstawił widełki. No nie udało się. Zagram tak, żeby wejść tu. No powinno to być dla mnie tak technicznie wygrane, ale moja technika... Co wam będę mówił? Może tu? Może tu? Chociaż... Dobra, cofam się. Panikuję. Oj, podstawiłem. A widziałem to. Push. Push. Push.
Dobra, 3 na 2. Mało czasu. Mam plan. Tu. Tu. S. Nice. Ograny w końcóweczce. Ok, gramy z WCM o rankingu 2200. Na razie jeszcze białymi nie wygrałem. O. Little Chess Fun. Biję i zagram C3. Miałem podobną w tym... O kurde, co za ruch. Ciekawie zagrała. No powiedzmy, że zagram koniec D3. Po B3 tutaj, po tym to. Tu to C3 chciałem. A, tylko po tym jest A2. No co tu się dzieje? No muszę tak. No przynajmniej tu odbiję pionka. Chwila, bicie, bicie, goniec B5, goniec D7, bicie, bicie. No średnio to wygląda. Dobra, gram tak. Dopiero szadę. Oddam masę pionków, ale... ale przynajmniej mam jakiś zalążek inicjatywy. Okej. Okay. Hetman F3, skoczek F6 tutaj. Ja może zagram tak? No dobra. Grożę goniec E5, goniec D6 i tu. Po skoczek F6 właśnie, kurczę. Miałem się zastanowić. Może skoczek B5? I dalej grożę tym? Tak po prostu. Może tak? Jak zbiję, no to król H1, yellow. No strasznie dziwna pozycja, no nie będę was okłamywać. Tu. Koniec C7, jakiś hetman C4. Tak. Nie wierzę D8, chociaż teraz mam to. Ale dziwna partia. Ile ja mam mniej pionków? 4 pionki poświęciłem. Ciekawe. Chyba atak się nie udał.
Próbuję to zbić jeszcze. A chyba dostaję mata. No szkoda. Ojej. Jasny gwint. Ale zostałem zniszczony. No za agresywnie. Ciekawi mnie, czy coś tutaj było i nie widziałem. No coś było. Po prostu nie widziałem. No i teraz coś. Może po prostu goniec B5 i to zbić. No w sumie. To mi się wydawało giga mądre, ale no tak, zapomniałem w ogóle o goniec D6. Król E7, dobra, naprawdę fajnie pograła. I wieża E6. No a co po tym? O kurde. I matuje. No nic. No dobra. Zagrajmy więc D6, skoro D5 nie oddaje. G4. H6. Kurde, ale dziwnie człowiek zagrał. Nie do końca wiem, co robić teraz. Grozi goniec C5 i pyk. Zbije. F4 jakiś skoczek C6? Okej, okay, nie chciał, tak. Ty no trochę głupieje. Może tak? Cofnę się, przynajmniej mi się tutaj broni w miarę. Może tak? Skoczkiem odejdę i tutaj presja? Ciężka pozycja się wylosowała. No teraz to już chyba trochę lepiej. Okej, no to już chyba najgorsze za mną, mam takie wrażenie. Zagram sobie tu, zrobię długą roszadę. Muszę na tego pionka jeszcze uważać, to nie zrobię tak łatwo tej roszady. Tu chcę wejść. Dobra, gram tak. I po biciu zrobię długą. Ten skoczek tu będzie coverował wszystko chyba. A zawsze jest presja na tym pionku. No tak to jest. Jak czasami się gra debiuty, których się za bardzo nie zna i ktoś zna jakiś agresywny wariant, to potem ciężko jest wyjść z tego w ogóle. Roszada goniec A7 to ja zbiję. Albo w ogóle po tym. Po tym ja chyba mogę to zbić i zbić tutaj. Okej, okay, o tym ruchu zapomniałem. Goniec F4 to wrócę. A chciałbym zagrać wieża H4 i atakować tego pionka, okej? Okay. Chyba ma to sens. Teraz tak. No bo jak on to zbije, to ja to zbiję hetmanem i chyba... Nie powinno być źle. No ma wieżę D5, ale mam hetman E3 z podwójnym atakiem jakimś tam. Ok, ok. Koszek D5 to ta wieża albo tu, albo tu. Mogę to zbić? Chyba mogę.
Zagram tu. No boję się osłabiać to pole, no ale już to zagrałem, no to już trudno. Nie widziałem nic lepszego. Dobra, trochę rzeczy atakuję. Skoczek D3 to bije dopiero teraz. Ten skoczek nie będzie mi niczym tutaj złym groził. Dobra, bronię. No muszę być cały czas ostrożny, bo on ma aktywne te figury, ale... Dobra. Tak. Dobra. Znowu końcówka 95. Zobaczymy, czy tym razem też się uda na spokojnie. Ups. Tu. Dobra, wygrałem. To jest remis? Ale dziwne, że to jest remis. Doceniam. Dobra, zagramy E4 jeszcze raz. Może wątróbka? Dobra, już dzisiaj rano, znaczy po południu, w poprzednim Tajtedzie to zagrałem i wygrałem. Już była to partia z przygodami. Nie pamiętam, co się gra na D5, niestety. Teraz się to bije. No bicie tu wygląda mega głupio. Ale coś mi świta, że chyba tak się robiło. Tu, ale skoczek C3. Nie no, wygląda mega źle. Dobra, tak zagram, poświęcę. No mogę na pewno to zbić. Mogę zagrać goniec A3 zapewne. Ale to jest chyba za dużo. Dobra, zagram na spokojnie. Dobra, tu po bronie. H4, H5, H6. Tak zrobimy. Ale zacznę od tego. No nie poszło to po mojej myśli tak idealnie, jak chciałbym. Bije, bije tu. No dobra, w sumie... To tylko dwa pionki mniej. Pieczka. Nie no, bez sensu. Czego ja tego nie zbiłem? Ja myślałem, że on skoczkiem to odbije. Czego on mi tego pionka oddaje? Dobra. Teraz powie, że F8 będzie źle. Mam plan. No to jest przegrana poza jak coś. Ale mam plan. On sobie gdzieś od... Pięknie. Brawo, kolego. Piękna partia, Tomeczku. Dobra, 2300. Czy ja przegrałem dwie partie z rzędu teraz? No to trzeba wygrać. Dobra. Tylko nie London, dobrze. Czy to nie jest ten sam ziomek, co grałem z nim... Na poprzednim turnieju? Taki ruch?
Nie mówcie, że ja z nim grałem i sobie sprawdził, jak powinien grać. Było strasznie niefortunne. Nie wiem, no tu zagram. Nie no, to musi być ten sam ziomek co wcześniej, bo... bo nikt w taki sposób nie gra tego. Czy ja chcę zagrać B5, tak pod zadymę totalną? Dobra, gram. Jak mam próbować wygrywać, to jakoś ładnie. Na inicjatywę. Chcę pootwierać te linie, żeby gościa atakować. No jak zbije, to ja mam to i potem biję tutaj. Wieża T1. Coś tam się zadzieje. Dobra, 2 minuty, 20 sekund więcej mam. Strasznie długo myśli. W ogóle po tym, jak zagra tutaj, to ja zagram chyba hetman C8 i grożę wieża D8, grożę też biciem. On ma problem z tymi figurami. Jak je wyprowadzi, jak czegoś nie zauważę, no to przegram. Ej, trochę dziwnie. Zaczek B4, hetman D2, ucieczka i potem wieża tu. Mogę też zagrać tak. Dobra, gram tak. No na pewno ciekawa poza, to kwestia tego, czy to jest, wiecie, ciekawa, bo ja go atakuję 2 razy, 3 razy i potem on się wybroni, czy jednak ciekawa, bo faktycznie coś tutaj jest fajnego. Ej, ciekawy ruch. W sumie sensowny. Ja mogę zagrać tak. Poświęcić. Dobra, zróbmy to. Tu. Mnie on ma bicie na B5, ale no zawsze. Wiem tak. Właśnie, hetman E3, kurczę. I teraz nie mogę tego zbić chyba. Dobra, próbuję. Skoczek E5, zagram tu. Tu. Ups. Okej, no tego ruchu nie widziałem. To tu już może być ciężko, żeby cokolwiek podziałać. Okej. No to będzie przeginka, tak szczerze, ale dobra, ja lubię przeginać. Mam plan. Pyk. Nie no, ja to poddymiam. Dobra, wygrałem. No. Spróbowałem. Spróbowałem i się udało. Znowu gram z czarnymi. Chyba F6 jest dobre. Czy hetmanem, czy skoczkiem? Nie wiem, skoczkiem i zagram tu. Roszatka. No dobra, i co dalej? Mam otwarte linie. To jest spoko na pewno. Może zagram tak, tak. Wieżą tu, końcem tu.
Na przykład po E3 to chyba po prostu to zbije i zbije tutaj. Koczek D2. No jeszcze wieżę bym gdzieś wprowadził, tak szczerze. Czy bardziej tu, czy tu? Nie no, na E8 wydaje mi się sensowniej. Trudno wykonywać ruchy czarnymi, mam wrażenie. Białymi. Okej. Okay. To mnie chyba mądrze. Tu. Czy on to może bić? Ej, bo ja myślałem, że mogę jeszcze tu skubnąć, ale na końcu wisi mi to. Dobra, to zagram chyba normalnie. Zagram goniec H3, tak jak chciałem. Będę go dalej próbował atakować. Nie mam takiego ruchu? Nie no, chyba mam. Tu? Tu? Koczek tu? On odchodzi. Ja to biję, on to bije, ja to biję. Dobra, jolo. Bardzo ciekawe. Take. Take. Tu. No jakość więcej. Wejdę. Znaczy wydaje mi się, że oponent mógł zagrać to lepiej, no ale tak jak zagrał, no to... Okej. I teraz co? Może tak po prostu? Okej. Tutaj. Dobra, spoko. Zagram tak, żeby zaatakować i zagram też tu. Bo jak wymienię skoczki, to już powinno się grać łatwiej. Bo co dwa skoczki, to nie jeden, nie? On tego oczywiście nie chce, ale... Tak? Nie, dobra, to przesada akurat. Zagram tu. Gram tu i skoczek C5. Dobra, nie. Dobra, w drugą stronę idę. To zagram teraz tu. Nie do końca widzę. Nie no, to Zugzwang chyba jest. Dobra, wygrałem. Byle nie podstawić witek, byle nie podstawić witek, byle nie podstawić witek. Ucieknę tą wieżą daleko gdzieś. Tu. No dobra, to teraz to git. Wow. Ciekawe, czy to działało. No całkiem. Ciekawi mnie, czy to F6 jest ok. F6 is best. Koniec F5 nie było jakieś super dokładne. Koniec G4 niby. Koniec F2, jedyny ruch. Tylko tu się zdziwiłem, że... A, komp mówi, że powinienem zbić tak. Jak on zbije tu, to ja tu, on musi odbić. Ja gram tutaj i odbijam to. Jestem tam z lepszą pozą. Hetman D1 było błędne, bo on po tym nie musiał tego odbijać. No właśnie, ja się spodziewałem, że gdzieś wieżą odejdzie. Ale tak liczyłem, że może coś takiego. A, i tu bym podstawił. Okej. No dobra. Bo tu w ogóle musiałbym coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego i coś takiego znaleźć. Czy bym znalazł? Odpowiedzcie sobie sami. Dobra. O, ze szparem gramy. Dobra, to zagramy Londona. Zobaczymy, który wariant pójdzie. Czy na spokojnie, czy...
Ej, E6, to ja chyba gram tak. To się gra tu. To się bije. No chyba tu. Nie znam tego już. Ale mniej więcej w taki sposób wariancik leci. Nie wiem, co E3. Take. Bije tu. A, tylko koń D5 tu jest nieprzyjemne. Może B6? B6 to takie głupie. No dobra, zagram tak. Tu chciałem. Bo hetman A5, król F1, no bo co wymyślę. Wygląda to trochę dziwnie dla mnie, ale nie widzę, żebym miał jakieś problemy mieć wielkie. Nie wiem. Mega dziwna poza. Chyba zagram tak. Kurczę, no już brakuje mi pary. Jak przegram, to wiecie, to dlatego, że jest późno. Dla Miłosza nie jest późno jak coś, tylko dla mnie. Okej. Dobra, trzeba królem uciekać. No jak przejdzie przez C2, to jest lipa. Jak uda mi się zagrać tak i tak, to jeszcze to będzie jakoś wyglądać chyba. Hetman A4 to skoczek E1. Ja mogę na to pozwolić, czy ja muszę się cofać? Nie wiem, cofnę się. No dobrze, wymyślił fajnie. Niedobrze, niedobrze. Ale jak zagram H3? No chyba muszę bić. H3. A, tylko tego pionka tracę, tak? Ale mogę zagrać coś. Tak. Dobra, to jest dyntka. Nie mogę. Dobra, już panika mi się włączyła. GG, Miłosz. Oj, oj, oj. Kurde. Ciekawe, wydawało mi się, że się dobrze broniłem, ale nie no. Better player win. No dobra, 2-300 zawodnik. Na WD4. No dobra, gram to. Ten debiut raczej mnie jakoś mocno nie zawodzi. Chyba wygrałem 2 z 2, chyba mam w tym turnieju. To nie jest to samo. Znowu. Przemiałem taką pozycję. W poprzednim tajtedzie. Okej, okay. I czy ja sprawdzałem, co ja tutaj miałem grać? Skoczek B4. Wygląda sensownie. No dobra, gram tak. Grozi to. Domyślam się, że on chce zagrać tutaj. Ale to ja wyprowadzę kolejną figurę. Na moje oko to wygląda ciekawie. No grozi mat w jednym ruchu. No jedyna obrona, jaką ja widzę, to jest to. To co? Chyba zbije pionka. Zobaczymy, what next.
Mam ciekawy plan, tylko nie wiem, czy on działa. A mianowicie goniec B3. On zbije. Ja skoczę K4. Ale on ma goniec E3 chyba wtedy, tak? No tak mi to wygląda, że ma. Dobra, zagram tu. Zaraz odpowiem też na pytanie. K4. Okej, to tego ruchu nie widziałem niestety. No to raczej nigdy nie działa. Stawka. Stawka. No te gońce fajnie strzelają. Na przykład po A4 mam to. Może to być ciekawe. Albo jakieś koń B4. Na pewno jest dużo rzeczy, na które oponent musi uważać. Okej. Mogę to zbić hetmanem, bo wolałbym hetmanem. Ale chyba nie mogę, bo hetman E4. Nie mogę, dobra. Pyk. Daję. Nie bardzo, dobra, cofam się. To jest tylko pionek mniej. Pewno jakąś tam rekompensatę za to mam, bo moje figury są fajnie ustawione, ale na ile to do czegokolwiek wystarczy, to niestety, ale nie wiem. Dobra, zagram tu. Po goniec D3 zagram goniec F5. Skoczek D4 to cofka. Tyk. Oho. Dobrze jest. Jest dobrze, dobrze, dobrze. Jest git. O, wygrałem. Jejku, ale fatalny tur. Znaczy to 6 z 11, no nie jest źle. Ale fatalny turniej pod tym względem, że strasznie słabo grałem.